Tomek Ćwik, witajcie. To jest RS News. Zapraszam na najnowsze informacje Radia Szczecin. Rowerzysta, który śmiertelnie pobił przechodnia w Szczecinie, znowu w areszcie. Prokurator złożył zażalenie na decyzję sądu, który pozwolił wyjść mężczyźnie do domu po wpłaceniu 50 tysięcy złotych kaucji. I tak w czwartek podejrzany znowu trafił za kraty. Pod koniec sierpnia 42-letni rowerzysta pobił wracającego z koncertu w pobliskim pubie do domu mieszkańca Szczecina. W wyniku obrażeń przechodzień zmarł. Rowerzysta sam zgłosił się na policję. Grozi mu dożywocie. Zwłoki starszego mężczyzny w czwartek znaleziono na ulicy Kołłątaja w Szczecinie. Ciało zostało odkryte przed południem. Według relacji świadka, który był na miejscu, było dużo krwi, a policjanci mieli przekazać, że możliwe, że doszło tam do morderstwa. Tych informacji nie potwierdza jednak Biuro Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Jak usłyszeliśmy, wstępnie wykluczony został udział osób trzecich. Sprawą zajmuje się prokurator. Kibice drugoligowego Gryfa Goleniów nie muszą nerwowo modlić się o wyniki spotkań. Koszykarski klub wynajął do tej roboty człowieka. To jeden z niewielu w Polsce zespołów, który ma swojego kapelana. Został nim ksiądz Paweł Guzik, kiedyś również koszykarz, z tym, że spójni Stargard. Niedawno trafił do parafii w Goleniowie i w przypadkowej rozmowie kierownik klubu przekonał go, aby dołączył do Gryfa. Przed księdzem trudne zadanie. Zawodnicy liczą bowiem, że uda mu się czasem wymodlić wynik. Z kolei trener ma nadzieję, że kapelan nie tylko w trudnych chwilach podniesie morale drużynie, ale też zachęci młodzież do gry w kosza. Ksiądz Paweł Guzik przyznaje, że to jego debiut w roli kapelana i musi jeszcze przestudiować przedmeczowe modlitwy. Najsłynniejszy kajakarz świata, który trzykrotnie udowodnił wyższość nad Posejdonem pokonując Atlantyk, odwiedził Radio Szczecin. Aleksander Doba opowiadał o trudach swojej zakończonej przed tygodniem kajakowej wyprawy z USA do Francji. Tym razem płynął najtrudniejszą trasą północną. Kilkukrotnie walczył z silnymi sztormami, stracił nawet ster, ale nie stracił poczucia humoru i nadziei, że uda mu się po raz trzeci dokonać czegoś, czego nie dokonał jeszcze nikt. Wyprawa trwała 3,5 miesiąca. Oleg dopłynął do brzegu Europy na kilka dni przed swoimi 71 urodzinami. Opowiedział nam jeszcze wiele ciekawych historii. Jeśli chcecie je usłyszeć, polecamy radiową szkołę pod żaglami w niedzielę o 21. Pozdrawiam widzów RS News. Oleg Doba. Odblaski poprawiają bezpieczeństwo, jeśli tylko się je nosi. Szczecińska drogówka przypomniała dziś przechodniom, że poruszanie się bez nich po zmroku, poza terenem zabudowanym, może skończyć się mandatem lub, co gorsza, wypadkiem, tak jak przechodzenie na czerwonym świetle. Stąd akcja o wiele mówiącym kryptonimie Przechodź na zielonym. Mundurowi dziś nie wręczali mandatów, ale właśnie wspomniane odblaski, które stają się powoli modne. Można zauważyć coraz częściej eleganckie kobiety, które noszą torebki i zawsze do tej torebki mają przyczepiony odblask. Więc myślę, że to jest nie tylko kwestia bezpieczeństwa, która jest oczywiście najważniejsza, ale też promowanie takiej, można powiedzieć, mody odblaskowej. Wtargnięcie na jezdnię jest jedną z najczęstszych przyczyn potrąceń. Od początku roku w Szczecinie doszło do 13 takich zdarzeń, a ponad 500 pieszych dostało mandat za przejście na czerwonym świetle. I na koniec ciekawostka ze Świnoujścia. To był doprawdy niezwykły widok plaży pełnej meduz. Na Bałtyku szalał sztorm, hełbie modre wyrzucone na brzeg to pokłosie żywiołu. Zresztą tradycyjnie o tej porze roku mogą pojawiać się na świnoujskiej plaży. Nie są jadowite, za to bywają piękne. Mają różne kształty i kolory. Różowe, niektóre błękitne w środku. Ach, plaża. Piękne wspomnienie wakacji. No, ale wszystko wskazuje na to, że prognozy się sprawdzą i weekend będziemy mogli zaliczyć do udanych. Słońca nie zabraknie, temperatura też do przyjęcia od 16 do 18 stopni i taki stan utrzyma się do końca tygodnia. Jeśli już zastanawiacie się, gdzie jechać i co robić, to nie zapomnijcie o nas. Jutro RS News jak zwykle po 18. Zapraszam w imieniu Pawła Domańskiego. Do zobaczenia w poniedziałek. Cześć! Radio Szczecin.